że ja mam w swoim referacie zamiar mówić o... bardziej czytać niż mówić, czasami komentować o... mówić o nazwach własnych. I okazało się, że wszystkie referaty moich przedmówców gdzieś tam o tę tematykę zahaczały. Kuby mieliśmy dużo błędów w nazwach własnych polskich wykonawców. Encyklopedia działa. U Witka też się pojawiały, chociażby jako tytuły czy nazwy wykonawców. O Bartku to nawet nie muszę mówić. Tytuł mojego referatu też jest nazwą własną, tłumaczeniem tytułu utworu znajdującego się na płycie OSI, zespołu OSI, na pierwszej płycie. Rzecz, której nigdy nie było, to takie fajne demo, do którego posłuchania zachęcam. O tym, jak wspaniały okazał się rok 1969 dla muzyki rockowej, możemy dziś mówić z perspektywy półwiecza. W podsumowaniach dominuje przeważnie tematyka kanonicznych już publikacji fonograficznych, czy szczególnie ważnych wydarzeń, jednak niespecjalnie zwraca się w nich uwagę na nazwy własne, które znane są wielbicielom rocka właśnie od tamtego czasu. A przecież system anonimiczny został wówczas wzbogacony o niemałą liczbę nowych jednostek towarzyszących działalności rockowej. Kilku spośród nich chciałbym poświęcić swój referat. Zanim przejdę do ich omówienia, zresztą i tak z konieczności skrótowego, chcę zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Po pierwsze, na to, że nazwy własne nie cieszą się specjalnym zainteresowaniem badaczy rocka, czego znamiennym przykładem jest pominięcie ich roli w propozycjach badawczych traktujących o wielokodowości rocka. Kiedy Grzewski w swoim znanym artykule mówił o wielokodowości, to właściwie jako aspekt językowy twórczości rockowej dostrzega tylko tekstu utworów. Nazwę własne w ogóle nie interesuje. W zasadzie można powiedzieć, że ogólnie chyba literaturoznawcy domagają się mówienia o języku właśnie w sposób wybiórczy, nie zauważając często nazw. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich. Po drugie, oniwy związane z rockiem, szerzej z muzyką, są marginalizowane również na gruncie badań onomastycznych. Da się powiedzieć, że prace poświęcone oniwie muzycznej nie przekraczają w Polsce liczby 30. Jedyne pocieszenie dla nas mógłby stanowić fakt, że najliczniejsze są wśród nich publikacje poświęcone nazewnictwu rockowemu. Jednak mniej efektownie brzmi to w zestawieniu z informacją, że dorobek ten powstawał przez blisko 50 lat. Gdyż pierwszy artykuł Krystyny Pisarkowej poświęcony nazwom własnym zespołów młodzieżowych został opublikowany w 1970 roku. Zresztą moim zdaniem jest to bardzo prawdopodobne, iż artykuł ten jest pierwszą pracą poświęconą zjawisku, jakim jest rok w polskiej nauce. Tak Paweł mi mówić o pionierach często, językoznawcy głową. Po trzecie, konieczne jest określenie zakresu zainteresowań onomastyki muzycznej jako subdyscypliny badawczej i wyodrębnienie onomastyki rockowej, onomastyki rocka jako jej części. Nie chcąc wdawać się w szczegóły, muszę ograniczyć się do wskazania dwóch aspektów formy onomastyczno-muzycznej. Pod względem formy, pretermin, który proponuję, onomastyka muzyczna nawiązuje do onomastyki literackiej. Uzasadnieniem analogii do tego ugruntowanego już skupienia terminologicznego jest wspólne odnoszenie się do nazewnictwa towarzyszącego działalności artystycznej. Uważam, że badania onomastyczno-literackie i onomastyczno-muzyczne powinny stanowić część większej całości dociekań poświęconych onimi wykorzystywanych w szeroko rozumianym świecie sztuki. Jednakże nie można przy tym ignorować faktu, iż termin onomastyka literacka funkcjonuje obecnie jako popularniejszy ekwiwalent onomastyki stylistycznej i jest związany przede wszystkim z naukowym namysłem nad funkcjami pełnionymi przez nazwy własne w tekstach literackich. Gdyby jednak onomastyka muzyczna miała badać jedynie onimy w tekstach utworów muzycznych, poza obszarem jej zainteresowań musiałyby pozostać towarzyszące działalności muzycznej nomina propria różnych kategorii, a nazwy
istotne jak tytuły utworów czy płyt w najlepszym wypadku miałyby szansę znaleźć się na obrzeżach tej subdyscypliny. Sam termin onomastyka muzyczna wydaje się najlepszym wyborem. Onomastyka muzyki, gdyby to tak nazwać, zawężała poprzednio badań jedynie do samych nazw dzieł. Z kolei nazewnictwo muzyczne, a nazewnictwo muzyki może sugerować zakres wychodzący poza nazwy własne. Na przykład proszę porównać pojmowanie, czy sens, znaczenie wyrazu nazewnictwo w takich tytułach książek jak Nowe nazewnictwo w chemii związków nieorganicznych, czy staropolskie nazewnictwo instrumentów muzycznych. To w ogóle nie chodzi o nazwy własne, no, tylko o nazwy pospolite, bo taki termin też funkcjonuje. Jeszcze jedna propozycja. Muzyko-onomastyka albo muzyko-onomastyka z kolei wydaje się po prostu nieatrakcyjna formalnie, no i rodzi problem dotyczący wyboru pisowni przez jedno czy dwa O. Mamy tutaj do czynienia z niekonsekwencją w badaniach onomastycznych. Antroponomastyka przez jedno O gdzieś tam, kiedy się na pograniczu tych dwóch wyrazów podstawowych, czy tych części przejętych, ale na przykład medio-onomastyka przez dwa O. A co zrobić z zoonomastyką, gdzie oba O należą tylko do zoo, więc chyba, o tego też nie możemy przesądzić. Tak by było chyba najlepiej. Ważne jest też odróżnienie onomastyki od onimii muzycznej. Pierwsza oznacza dyscyplinę badań, druga zasób nazw własnych. Kiedyś było tak, że onomastyka była terminem wieloznacznym, dwuznacznym, prawda? Onomastyka to był albo zasób nazw, albo nazwa dyscypliny. Teraz już onomastyka to dyscyplina, onimia to jakiś styl nazw. Po czwarte, konieczne jest wskazanie choćby prowizorycznej typologii nazw własnych, które należałoby zaliczyć do rokowych. I tutaj co? Ideonimy utworów, ideonimy, to inaczej tytuły, ideonimy części utworów, czy też ich jakichś cykli, ideonimy publikacji fonograficznych, czyli albumów, singli, epek i tak dalej, jakichś boxów. Zresztą tutaj też można jeszcze dokładniejszej typologii dokonać, bo wiadomo, że nie albumowi nie równy, prawda? Inaczej będą kompilacyjne inne tytuły. Czym innym się będziemy kierować, kiedy je nadajemy, a co robimy jako tak zwane album regularne. Oczywiście ideonimy serii dzieł fonograficznych, nie wiem, Polish Jazz jest taka seria na przykład płytowa. Ideonimy części dzieł fonograficznych, na przykład stron, jak czarna i biała, w przypadku Queen, czy lewa i prawa. A na kopercie jeszcze jedna, inna. Wypadku King Crimson, jednego z albumów. No i artifonimy, czyli nazwy wykonawców, nazwy wydarzeń, imprez o charakterze muzycznym, jak festiwale, czy nie wiem, trasy koncertowe. Onimy wytwórni fonograficznych, jakichś ich komórek, tego jest bardzo dużo. Oczywiście istnieją propozycje, by w ogóle wszystko, co się z muzyką wiąże, a jest nazwą własną, objąć badaniami onomastycznymi. Wydaje mi się, że to troszeczkę naciągana sprawa, bo nawet już te nazwy wytwórni płytowych, one często są, sama wytwórnia płytowa jest często częścią jakiegoś większego koncernu i czy ktoś się, korzystając z takiej nazwy, kieruje sprawami związanymi z muzyką, nadając taką nazwę, można by dyskutować oczywiście. Tak jak powiedziałem, w tym referencie chcę zwrócić uwagę na kilka antifonimów, na nazwy zespołów, które zadebiutowały w 1969 roku. Się źle przepija, dlatego przepraszam, czasami się zawieszam. Antifonimy oczywiście mogą być charakteryzowane na różne sposoby, co pokazał Bartek. Sama autorka terminu antifonim, Anna Iwanowska, analizująca nazwy własnych kabaretów, zaproponowała ujęcie między nadawcą i odbiorcą. Jednakże wydaje się, że w wypadku nazw artystów muzycznych perspektywy są znacznie szersze. Ponadto warto zastanowić się, w jaki sposób można wykorzystać w badaniach nad artifonimami nowatorską propozycję metodologiczną Małgorzaty Rutkiewicz-Kanczewskiej, polegającą na traktowaniu nas w własnych kategoriach gatunkowych, to znaczy jako gatunków tekstu. I tutaj rzeczywiście nie będę się też może, żeby zaoszczędzić na czasie, wdawał w szczegóły, ale to jest takie bardzo wszechstronne, kompleksowe podejście do tego, czym jest nazwa własna i badania robi się w takich zwracając uwagę na takie cztery relacje między nazwą własną substancją, kontekstem, w którym się nazwa
pojawia, między nazwą własną a odbiorcą, nazwą własną a nadawcą i nazwą własną a referentem, czyli tym, co dana nazwa oznacza. Punktem, przepraszam, wyjścia do badań nad archifonimami powinna być moim zdaniem ich delimitacja, ewentualnie rozpoznanie ich wariantów i ekwiwalentów. To każe zwrócić uwagę również na kwestię oficjalności poszczególnych jednostek. Przewinąłem za dużo, super. Przepraszam. Najpewniejszym źródłem informacji o prawidłowej formie nazwy wykonawcy są opisy oficjalnych publikacji fotograficznych, choć również one nie są pozbawione błędów i niekonsekwencji, co dobrze ilustrują chociażby płyty Czesława Niemana wydane w PRL, a może i to później wydawane czasami też. Inne źródła to na przykład plakaty i programy koncertowe, a także bilety. Ostatnio na pewnym forum muzycznym dyskutowaliśmy o tym, jaki jest archifonim płyty, która nosi tytuł Return to Forever, czy powinno to być traktowane jako album eponimiczny, wydany przez taki zespół, czy też jest to solowa płyta, czy kakowi. Rozpoznanie nazwy nie zawsze jest proste, czego doskonałym przykładem z 1969 roku jest archifonim Atomic Rooster. Gdybyś mógł bardzo następny rysunek tutaj, czy następne zdjęcie. Nie wiem, czy to będzie to. A to się tak nie da na następnie przeskoczyć. Strzałką. Dobrze, to ja będę mówił, a jak się uda, to znajdziesz. To jest to? Nie. Zapewne. Na okładce debiutanckiej płyty tego zespołu widnieje zapis, który można odczytać jako sugerujący współistnienie dwóch nazw własnych, archifonimu i ideonimu. Możemy zatem wskazać nazwy z zapisem drugiego wyrazu przez dwa i przez trzy o. Rozstrzygnięcie ułatwia zapis na labela, zawierający jedynie wariant poprawny językowo, co każe traktować płytę jako typowy album eponimiczny, sugerując tym samym taką właśnie wersję archifonimu. A, bo tutaj jeszcze taka proponacja, żeby było jakiekolwiek nawiązanie do Dreamów, to jest zdjęcie kina, od którego wzięła się nazwa, ale to nie 69. Gdybyś mógł dalej powiedzieć jeszcze? Jeszcze następny. Okej, to ja będę mówił, bo czas ucieka. Wśród potencjalnych źródeł ekscepcji materiału nazewniczego można by wymienić także środki masowego przekazu, zwłaszcza prasę, opracowania encyklopedyczne i przewodniki płytowe, a nawet poświęcone tej problematyce prace onomastów. No tu oczywiście te encyklopedie i w ogóle te wymienione teraz opracowania należy traktować z dużą rezerwą, nawet jeżeli są konkretnemu wykonawcy poświęcone, to czasami są bardzo źle zrobione. Już przykłady podawane przez Kubę są doskonałą ilustracją też tego problemu. Zwracam uwagę na taką rzecz. Niemen Enigmatic, nadany przez Czesława Niemena w 1969 roku, nowemu wówczas zespołowi, na którego czele stanął artysta, w pionierskiej, nie tylko na gruncie onomastycznym, pracy Krystyny Pisarkowej, został zastąpiony tajemniczym Niemen Enigmatic Flamenco, pisane przez łącznik Enigmatic Flamenco. Przez ponad 20 lat zastanawiałem się, skąd taki pomysł w ogóle, jak Pisarkowa na to wpadła. I proszę sobie wyobrazić, że jakieś 2 lata temu miałem okazję rozmawiać z kolegą mojego taty, który pochwalił mi się tym, że ma bardzo dużo plakatów, ulotek, a nawet anglojęzycznych czasopism z końca lat 60. początku lat 70. I wśród ulotek była taka, która informowała o tym, że któregoś tam dnia gdzieś tam odbędzie się koncert grupy Niemen Enigmatic, a jako support była czeska grupa Flamengo. Także tak Pisarkowa sobie nas interpretowała. Delimitacji powinno towarzyszyć rozpoznanie, wskazanie języka, w którym utworzono nazwę, także określenie jej formalnej strony. Odpowiednio duży zasób archifonimów wybranych według jasnych kryteriów pozwoliłby zapewne na wskazanie pewnych prawidłowości, np. nie wiem, dominacji jednowyrazowych nazw, które są rzeczownikami. Za jeden z ciekawszych anonimów roku 69 można uznać wspomniany już Niemen Enigmatic, którego pierwszy komponent to polskojęzyczny pseudonim, drugi zaś jest zapewne anglojęzyczny, chociaż mógłby być też rumuński.
i znaczy tyle, co enigmatyczny. Możliwe jednak, że należy na ten anonim patrzeć przez pryzmat gramatyki angielskiej, co wskazywałoby na rzeczownikowe odczytanie przymiotnika enigmatic, na wzór konstrukcji z leksemami parent group i tak dalej, organization. A więc rozpoznanie całości jako enigmatic niemena. Odczytanie z punktu widzenia polszczyzny to raczej niemen enigmatyczny. To tylko nazwa. Odpowiadają często muzycy pytani o artifonim, którym podpisują swe dokonania. A przecież artifonim, który stereotypowo postrzegamy jako nazwę wskazującą konkretną grupę osób, ma też chociażby cechy nazw handlowych i wskazuje na pewien repertuar. Składy osobowe zespołów nierzadko ulegają zmianom. W pewnych wypadkach dochodzi nawet do całkowitej wymiany składu. A repertuar kojarzony jest zazwyczaj z nazwą własną, którą był filmowany. Niektórzy muzycy dobierają więc artifonimy bardzo starannie, tak by były one przynajmniej pod jakimś względem adekwatne do kierunku artystycznego, który postanowili obrać, bądź mówiły coś innego na temat grupy, na przykład jej liczebności. Inni jako pierwszoplanowe postrzegają odmienne funkcje tych nazw, na przykład prowokacja, audyczność, zaskakująca forma, wprowadzenie odbiorcy w błąd, wartość asocjacyjna, na przykład nawiązywanie do innych artifonimów czy tytułów otworów. Nie brak też takich nazw, które wybierane są ze względu na walory estetyczne, zgodnie z zasadą ekonomiczności języka, czy z powodu poręczności, mogącej się przekładać na zaplanowanie logo grupy, albo w wyniku losowania, jak Budka Suflera, czy też, to znak czasu, w taki sposób, by łatwo można je było odnaleźć w internecie. Tak mi na przykład odpowiedział zespół Light Corporation, polski zespół, bodajże z Wrocławia. Oni wyraz Corporation zapisują przez 2 O, COO, i potem dalej normalnie już jest tak jak trzeba. I wprost powiedzieli, tak nas łatwo znaleźć w internecie. Oczywiście w wypadku wielu nazw można mówić o amalgamacie tych cech, za czym kryje się nieraz bardzo dokładna strategia. Warto zauważyć, że nierozważny wybór artifonimu może stać się dla muzyków źródłem frustracji, czego najlepszym przykładem jest późniejszy stosunek Iana Andersona do nazwy zespołu Jethro Tull, którego czele przez lata ten muzyk stał. W wywiadzie powiedział wprost, że biednego Jethro Tulla tak rozpropagował i męczył, zamęczał tę nazwę przez lata właściwie na kolejnych płytach. Zresztą teraz widać, że się woli podpisywać po swojemu, chociaż to Jethro Tull jako uzupełnienie też się pojawia w opisach jego płyt. Dla odbiorców, zwłaszcza fanów, kwestia pochodzenia nazwy nierzadko bywa bardzo istotna, przy czym efekt skonfrontowania własnych wyobrażeń z faktyczną historią danego animu dla wielu bywa zaskakujący. Mamy tu rzecz jasna do czynienia z pełnym spektrum realizacji, od rozczarowań po zachwyty nad kreatywnością artystów. Warto podkreślić, że zdarza się również, iż sami muzycy różnią się w opiniach co do przyczyn i sposobów wyboru artifonimu. To samo dotyczy kwestii autorstwa, które najczęściej rumeni przypisują samym sobie. Jeszcze jeden trop, który warto podjąć, dotyczy dalszych losów nazw zespołów, ich oddziaływania na rokowy subsystem nazewniczy i w ogóle na twórczość rokową. Szczególnie interesujące wydaje się wykorzystywanie artifonimów w działalności zespołów, które się nimi posługują, a także ich poszczególnych członków, także byłych. I trzy przykłady, garść przykładów. Trzy zespoły progrokowe. Nazwa Caravan. Zaproponował ją Kai Hastings, który podobnie jak jego brat Jimmy uwielbiał noszący taki tytuł standard Duke'a Ellingtona. Jak twierdzi muzyk, chodziło mu o skojarzenie z karawaną pomysłów muzycznych. Mamy tu przy okazji wskazanie muzyki i pośrednio wykonawcy, którego ceni jeden z założycieli grupy. Czyli wpisuje tę nazwę w pewien kontekst. Chcemy być trochę podobni, pod jakimś względem przynajmniej do tego, co tworzy ktoś inny. Wyjaśnienia muzyka ułatwiają interpretację, ale nie wykluczają innych skojarzeń. Można dostrzec na przykład pokrewieństwo między zespołem a grupą podróżników, prawda? Czyli tam nowość, zespołowość się pojawia. Wspólnotą celu, czy nawet między stereotypowym wyobrażeniem karawany jako kawalkady, a długimi utworami w repertuarze zespołu. Caravan to także tytuł debiutanckiego albumu grupy i to jest oczywiście też wyraz pewnej tendencji obejmującej albumy debiutanckie właśnie, żeby nie mnożyć nazw, żeby komunikat był dosyć
precyzyjny i szybko trafiał do adresata, jest po prostu, wydaje się często, albumem eponimicznym. Mamy jedną nazwę, którą na razie trzeba zapamiętać. Jak osiągniemy sukces, to już po tej nazwie następne albumy będą i tak dobrze przez fanów identyfikowane. Tą nazwą pobawiono się też w nocie okładkowej, zamieszczonej na ostatniej stronie okładki tego debiutanckiego albumu. Tam nawet pojawia się takie pytanie, a czym jest dla Ciebie karawan? Prawda? No, ewidentnie autor tej noty zachęca do zagłębienia się w muzykę tego zespołu. Interesujące jest tak nawiązanie do tej nazwy w innym artifonimie Richard Sindler's Caravan of Dreams. Eponimiczny album nosi taki sam tytuł właśnie. Nazwany w ten sposób zespół założyli w 1991 roku muzyk wymieniony w jego nazwie Andy Ward, znany z grupy Camel, z którą związany był zresztą również Sindler. Fani Caravan mają tu dwa onimiczne sygnały, gdyż oprócz nazwy tamtego zespołu pojawia się przecież także zestawienie antroponimiczne, imię i nazwisko muzyka związanego z tą formacją. Artifonim można zinterpretować jako przekorne dopełnienie nazwy, do której nawiązuje, dokonane wreszcie, choć przez innego niż pomysłodawca, członka zespołu Caravan, Dreams zamiast to Ideas. Potem tę nazwę jeszcze zmieniono na Mirage i to jest też ciekawe, bo ona może nawiązywać za sprawą skojarzeń tych pustynnych i do Caravan, i do okładki chociażby, prawda? I tytułu płyty grupy Camel. King Crimson. O nimie tym wiemy, że ta poetycka sztuczka miała na celu reprezentowanie Belzebuba z tekstu Sinfielda. Nazwa grupy była odważna i pełna pewności. Tak pisze autor książki o King Crimson, pewności siebie, zawierająca się w takich pojęciach jak determinacja, opanowanie oraz chęci otaczające grupy. Tu teraz już ja, pomysłodawca nazwy utrzymywał, iż frazem King Crimson jest jednym z synonimów Belzebuba. W odniesieniu do tego leksemu stosował etymologię człowiek z celem, której nie udało mi się dotychczas potwierdzić w źródłach polskojęzycznych. Na powierzchni mamy tu prowokację, jednakże objaśnienie może powodować zmianę w interpretowaniu o nim. Skojarzenie z Belzebubem siłą rzeczy negatywne przykuwa uwagę, jednak uściślenie sugeruje wartości, które można uznać za pozytywne, jak solidność czy determinację. Zespół od początku posługiwał się nazwą w sposób twórczy, o czym świadczy już samo nadanie debiutanckiemu albumowi ciekawego tytułu In the Court of the Crimson King, An Observation by King Crimson, wyłamującego się z tendencji do wyraźnego oddzielania nazw własnych stosowanych do identyfikacji płyt, ideonimu i artifonimu. Tu artifonim jest wręcz składnikiem tytułu. Zastosowanie inwersji, także w tytule ostatniego utworu The Court of the Crimson King, jest wyjściem poza sfrazeologizowaną formę utrwaloną w języku, wreszcie deonimizujący, czyli pozbawiający cech nazwy własnej, zapis Crimson King w tekście utworu małymi literami otwierają nazwę zespołu na inne, w tym również dosłowne interpretacje. Pojawia się nie Belzebub, ale król, teraz pospolity, który w dodatku nie nazywa się karmazynowy, lecz w jakimś sensie jest karmazynowy, znaczy pod jakim względem ma taki kolor. Przykładem interesującego wyzyskiwania nazwy jest ciekawe posługiwanie się jej skrótowcem jako elementem onimów nowszych, takich jak artifonimy koncertujących, ktoś to ładnie kiedyś określił, podzespołów, tak zwanych projektów, co określono mianem fraktalizacji. Komponent project w artifonimach podkreśla przynależność okrojonych składów do grupy matki, jednak wskazuje też na ich niższą rangę. Ja tłumaczę, o co chodzi. Po prostu wybrane grupki muzyków z sześcioosobowego składu King Crimson dawały koncerty jako Project One, Project Two i tak dalej. Nie wiem, tu niestety nie mogę z powodów technicznych teraz tego pokazać, ale wyraz Project jest zapisywany specyficznie w środku przed C pojawia się duże K. I mamy też tam KC, prawda, nie komitet centralny oczywiście, takie skojarzenie nasze pokolenie przynajmniej ma, tylko mamy King Crimson. W bardziej jaskrawy sposób uzmysławia to uzupełnienie A King Crimson Project, A King Crimson Project nazwy Jackson, chyba tak to trzeba czytać, Fripp and Collins with Levin and Harrison,
którą podpisano album Scarcity of Miracles, co może sugerować, że materiał ten nie jest wystarczająco dobry, by podpisać go nazwą King Crimson. Co ciekawe, wszyscy ci muzycy, którzy są jako wykonawcy tutaj wymienieni, są dzisiaj członkami koncertującego składu King Crimson. Ale to tylko projekt, a nie pełny King Crimson. Zapewne decyzję podjął jednoosobowo Robert Fripp. Od czasu, kiedy dostrzeżono możliwość umieszczania wewnątrz onimów aluzji do skrótowca nazwy zespołu, pojawia się w tytułach utworów jak Prozac Blues, tam jest oczywiście KC zamiast C, czy Fractured, też w środku KC, a także albumu The Construction of Light. W ciekawy sposób wykorzystuje ten pomysł Pat Mastelotto w nadrukach na pałeczkach perkusyjnych, które sygnuje. No i też tego niestety nie wyświetlę. Skojarzenia z onimem King Crimson wykorzystują w nazewnictwie również byli muzycy zespołu. Jeden z przykładów jest The Crimson Project i tu KC jest wielkimi literami, nie tylko K. Artifonim sekstetu z trzema muzykami King Crimson w spodzie. Skrótowiec pojawia się... przepraszam, przeskakuję dalej, żeby zaoszczędzić. Pomysłowością wykazał się także Bill Bruford, który pierwszemu utworowi ze swojego debiutanckiego albumu grupy Bruford, czyli swojej grupy Bruford, nadał tytuł Belzebub. Odszedł wtedy z King Crimson, który w zasadzie przestał istnieć i mamy Belzebuba. Ja zauważyłem jeszcze jedną ciekawą rzecz, to jest zupełny zbieg okoliczności na pewno, ale jest taki utwór na pierwszym albumie grupy Malmazler, czyli jest to taki projekt traktowany jako solowa rzecz Jamesa Labrie, wokalisty Dreamów. Tam jest utwór Beelzebuba, chyba tak to należy przetłumaczyć. I w refrenie pojawia się Slick Willy. Z Beelzebubem się kojarzy, z Bruffordem też, bo to Bill, który na etapie King Crimson zaczął się podpisywać na niektórych płytach jako William, bo w King Crimson się jest poważniejszy. A co z Yes, w którym Bruford był Billem? Mogę? To już naprawdę strona. Mogę? Jasne. Chyba, że nie chcecie słuchać, to powiedz. Mogę, liczymy pytanie. Dawaj. Dokończ. No bo przecież jest to najważniejsza nazwa 69 roku. Nie zdążymy wysłać zamówienia. Nie szkodź. Muzycy nie są zgodni co do tego, kto jest autorem nazwy, lecz najintensywniej aspirował do tego miana gitarzysta Peter Banks. Moim zdaniem wybór tej nazwy został zainspirowany twórczością The Beatles, a dokładnie filmem Żółta Łódź Podwodna, w którym jest słowem zabronionym i pojawia się tam nieustannie, zwłaszcza na początku filmu. Oczywiście nie można tutaj wykluczyć jeszcze jednej inspiracji, chociaż wydaje mi się, że to Beatlesi to jest, z kolei przejęli od Yoko Ono. Kojarzą Państwo słynną konceptualną pracę jakiś tam wysoki sufit, ona nawet to ma w tytule. Sufit łamany przez jest, przez tak, gdyby to przetłumaczyć na polski. Wchodziło się po drabinie bardzo, bardzo wysoko, aż pod sam sufit i tam widniał taki maleńki napis jest właśnie. Co ciekawe, to jest pojawia się też w boksie gromadzącym wszystkie solowe płyty Johna Lennona. Ogromne jest. Ewidentnie stoi też za tym Yoko Ono, moim zdaniem. Ale wracam do zespołu, który zmienił nazwę z długiej Mabel Greer's Toy Shop właśnie w okresie wejścia filmu na ekrany. W wypadku jest zwracają uwagę lapidarna forma oraz optymistyczny wydźwięk. Anglojęzyczny jest odpowiada bowiem potwierdzającemu wykrzyknikowi w polszczyźnie, ale nie stanowi ekwiwalentu przysłówków, takich jak w ten sposób, prawda? Zrobię to tak, a nie inaczej, oraz wskazującego na nasilenie cechy, intensywność czynności. Na przykład byli tak dobrze, że kupiłem płyty. Też nie o takie tak tutaj chodzi. Wykrzyknikowy charakter doskonale podkreśla pierwsze logo zespołu, nie mamy, w formie komiksowego dymku, wykorzystane w pomysłowy sposób na okładce pierwszej płyty, gdzie sakramentalne, tak, przepraszam, to jest w cudzysłowie, wypowiada wytwórnia Atlantic, reprezentowana tu przez logo. O tym mówiłem rok temu. Zwięzłość nazwy sprzyjała tworzeniu neologizmu z jej udziałem, co zaowocowało najpierw nazwą wydawnictwa mającego prawa do utworów jest Songs. To się potem oczywiście stało tytułem albumu koncertowego, także tytułem filmu koncertowego z zupełnie innym repertuarem. No i cała masa nazw tego typu. Yesterdays, album kompilacyjny, jest show, kolejna koncertówka, jest symfonik, tam gdzie
panowie nagrywali z orkiestrą. Jest Speak, tam gdzie udzielali wywiadów. Jest Story, jest Years. Kolejne składanki, w tym ta droga to Box. Oczywiście nazwa jest, pojawia się także w innych tytułach płyt. Oczywiście to jest album, czy Box in a Word, Yes. Tam się daty od 69 do nie wiadomo kiedy pojawiają. Ciekawie też zespół bawił się tą nazwą w swoich utworach. Od razu przychodzą mi do głowy dwa. We Have Heaven z płyty Fragile, tam gdzie muzycy zaprezentowali takie swoje wizytówki. I John Anderson jako jedyny nagrał utwór z tekstem, jeśli nie liczyć tego śpiewania o nazwy w utworze Chrisa Squire'a, nazwy rybki. I w We Have Heaven, jak Państwo wiedzą, zapewne nakładają się na siebie coraz to nowsze fragmenty tekstu. I gdzieś w pewnym momencie też takie rytmicznie skandowane, urywane, króciutko brzmiące jest, też się pojawia. Wydaje mi się, że pomimo tego, że utwór był andersonowski, no to ja to odczytuję jako taki miły gest w stosunku do pozostałych muzyków. Tam był zresztą spór o to, jak oni te same utwory mają traktować, o tym mówiłem tutaj rok temu. Ale jednak utwór andersonowski czy andersonowy jest też jesowy. Druga sytuacja to rok 80, album Drama, nie wiem czy to się tak mówi, pewnie jakiś Drama. Tak? No to dobra. I tam jest Tempus Fugit, który to tytuł muzycy jest, w ogóle wymawiają Tempus Fugit, chociaż tytuł łaciński. I nie wiem, czy Państwo kojarzą, tam się też to jest, pojawia. Po pierwsze jest śpiewane, po drugie, kiedy utwór wygasa, jest wyciszany, takie jest, grane na syntezatorach przez Jeffa Damusa. Słyszymy. I tutaj to jest, moim zdaniem, też jest wykorzystane w sposób świadomy. Płyta bez Andersona, bez innych ważnych muzyków, ale sugestia teraz to my jesteśmy, jest. Ten skład, gdzie nie śpiewa John Anderson, tylko Trevor Horn, który ledwie wyciąga te wszystkie wysokie dźwięki. No i proszę Państwa, sytuacja już zupełnie najnowsza, kończę. To współczesny rozdział jesowy, prawda? My mieliśmy dwa jesy niedawno, przy czym jeden tylko miał prawo do posługiwania się nazwą, a drugi musiał uzupełniać nazwę o featuring John Anderson, Trevor Rabin, Rick Wakeman. I ostatnie zdanie, przepraszam, ale musiałem to dokończyć, ostatnie zdanie będzie takie, że te wszystkie nazwy są ciekawe na gruncie swoich języków rodzinnych, czy tam w tych krajach i w związku z tymi językami, którymi posługują się muzycy i odbiorcy, ci podstawowi pierwsi. Natomiast ogromne pole do popisu dla badaczy otwiera się też w sytuacji, kiedy na przykład my Polacy musimy się zmagać z obcojęzycznymi nazwami, prawda? Jest taka książka, długie to zdanie, wiem, o Queenie, Freddie Mercury, w której autor bezwzględnie odmienia wszystkie nazwy i dlatego albumy są Queenu, Jesus zresztą też. No i co? I pisownia, Jimi Hendrix. Czy Hendrixa przez X, kiedy go odmieniamy, czy przez KS? Ale